Dzień dobry, moi kochani. Witam Was ponownie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Porady z Pollady, Grażyna się kłania. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do zrobienia czegoś takiego. Jest to torcik czekoladowy, bez mąki, bez cukru, bez pieczenia, nie używamy miksera, nie ma tu jajek. Jest po prostu rewelacyjnie zdrowy, low carb, keto. Ach, co jeszcze mogę powiedzieć? No cóż, jest dla naszej duszy, dla naszego podniebienia. Równie mogą jeść go dzieci. Słuchajcie, jest fantastyczny i naprawdę warto go zrobić, bo robi się bardzo szybciutko i wcale tak dużo do niego nie potrzebujemy produktów. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do zrobienia takiego torciku. I tak, moi kochani, rozpoczynamy od 240 gramów mąki migdałowej. Ja już mam to w miseczce, bo musiałam ją odważyć. Do tego dodajemy, ja mam tu akurat z białych migdałów mus, ale chodzi po prostu o mus, może być z orzechów, może być z makadamia, z jakich tylko. W każdym razie chodzi o mus, który nam po prostu to ciasto, jak zagnieciemy, będzie trzymało, tak? Tego musu potrzebujemy 8 łyżek. Zobaczcie, jaki fajny, biały, taki klejący. Oczywiście to może być również mus migdałowy. Każdy jeden nadaje się do tego świetnie. Zobaczcie, jak fajnie się leje. No i mamy teraz mąkę migdałową wraz z musem. Musimy to troszeczkę wymieszać. Następnie dodajemy, zobaczcie, ja mam tutaj ksylit i 6 łyżek ksylitu. Oczywiście możecie dać więcej, jeżeli lubicie bardzo słodkie, albo mniej. Ja uważam ksylit za świetny zastęp, takie roślinne zastępstwo dla cukru. No i do tego ostatnią rzecz do naszego ciasta, jaką dodajemy, to jest olej kokosowy. No i bierzemy łyżkę oleju kokosowego. Ciasto teraz nasze musimy zagnieść, ale niestety musimy robić to z sercem. Żeby ciasto było fajne, musimy je zagnieść z sercem, z miłością. O tak, no właśnie. Teraz zagnieciliśmy ciasto. Oczywiście w związku z tym, że naszego ciasta nie pieczemy, więc wkładamy to na razie do lodówki na chwilę, a w tym czasie będziemy robić górę naszego ciasta. Słuchajcie, na górę ciasta potrzebujemy 300 g czekolady. Ja mam akurat taką 88% i jak tu widzicie, ma węglowodanów 13 zaledwie, więc uważam, że jest to świetna czekolada. I tu jest 88% kakao i takich czekolad potrzebujemy 3. Ja tu mam akurat każdą inną, ale wszystkie 3 są świetne. I chodzi tylko po prostu o to, żeby nie było oczywiście jak najmniej cukru. O tak, nie było w ogóle, to jest trudno, ale jeżeli tu jest cukru 8 gramów, to idzie to jeszcze wytrzymać. Teraz mamy mleko kokosowe w puszce. Przekładam je do garnka, ponieważ będziemy podgrzewać to mleko, żeby rozpuściła nam się czekolada. Proszę bardzo. Ok. No trudno to wyjmować, a jeszcze jak się chce pięknie to zrobić, to nie zawsze to wychodzi. Ale mamy nasze mleko i podgrzewamy go na małym ogniu. I teraz największa przyjemność, połamaliśmy 300 g czekolady, którą wrzucamy po prostu sobie do naszego garnka
w którym mamy mleko koksowe. No i oczywiście musimy to rozpuścić, ale wiecie co? Ja jeszcze bardzo lubię dodawać sobie, to są takie dropsy czekoladowe. Ja kupuję to w sklepie biologicznym, w sklepie bio. I to jest słodzone również ksylitem. Za słodkie one nie są, mają dużo goryczy, bo jednak jest to ciemna czekolada. Ale dodam sobie jeszcze całą szklanicę właśnie tych dropsów czekoladowych, żeby było tego więcej. Jeżeli nie macie takich dropsów czekoladowych, to po prostu dajcie jedną czekoladę więcej. Ja po prostu uwielbiam to i uważam poza tym, że te dropsy są oczywiście dużo tańsze niż cała taka czekolada w tabliczce, którą trzeba i tak połamać. I podgrzewamy teraz to wszystko. No, niech się zacznie rozpuszczać. Moi kochani, wyłożyłam sobie teraz blaszkę okrągłą do taką tortownicę, po prostu papierem do pieczenia. I teraz wykładam moje ciasto, które wyjęłam z lodówki. Musimy je tutaj ugnieść, tak żeby rant był również wysoko. Fajnie to wychodzi. I zobaczcie, tak to w tej chwili wygląda. Wszystko jest wyłożone ciastem. I przelewamy po prostu naszą czekoladę z mlekiem kokosowym. O tak. Do środka. Widzicie, ja mam akurat blaszkę troszkę przedużą. Gdyby to była 18-centymetrowa, to by było zdecydowanie lepiej. Niestety mam tylko taką w tej chwili w domu i muszę z tej korzystać. Tu mam po prostu migdały i tymi migdałami na wierzch mogę sobie posypać. Oczywiście czym sobie posypiecie jest obojętnie, możecie również niczym nie sypać, też jest bardzo smaczne. Ja akurat uważam, że migdały są bardzo zdrowe. Poza tym jest tutaj mąka migdałowa, więc będzie do siebie pasowało. Teraz troszeczkę tak i wstawiamy na 3 godziny do lodówki. Moi kochani, nasze ciasto już jest gotowe. Minęły 3 godzinki. Teraz go troszeczkę okroję w koło w tortownicy, żeby go łatwiej było wyjąć. Pokus, otwieramy. Cak. Zobaczcie, jaki piękny. Dobra, to teraz kroimy. Ukroimy sobie kawałek. Oczywiście, jeżeli zrobicie to w mniejszej tortownicy, to wydaje mi się, że będzie lepiej, bo on będzie wtedy dużo wyższy, tak? Po prostu im szersza tortownica, tym nasz torcik jest cieńszy. No, papier nam się przykleja, ale zobaczymy. Może mi się uda. Jep! No i proszę. Udało nam się. Tadam! Zobaczcie, tak wygląda nasz torcik. Ja jestem łasuch, więc dodam tu sobie jeszcze troszkę jogurtu. Mam tu taki jogurt, który jest zupełnie naturalny, roślinny, w ogóle bez cukru. Węglowodanów 0, cukru 0, więc możemy śmiało sobie zrobić taki fajny kleks i posypać kakao. Tadam! Ja teraz będę brała się za jedzenie, moi kochani, a Was pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że skusicie się na coś takiego. Ojeja! Słuchajcie, to jest przepyszne. Rewelacja!